Na portalu Pomnik Smoleńsk mam przyjemność spytać się pana posła, pana Kuchcińskiego, szefa Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, o wrażenia, pierwsze wrażenia z marszu. Jak pan poseł ocenia pierwsze chwile? To są wzruszające chwile, bo tylu ludzi przyjechało dzisiaj z różnych stron Polski, z zagranicy, żeby razem zamanifestować swoje poparcie dla demokracji i tych potrzeby walki o podstawowe prawa obywatelskie. W tę smutną rocznicę 13 grudnia tutaj w Warszawie. I ten las białych flag, to jest wzruszające i to daje siłę do tego, żeby dalej walczyć o te podstawowe prawa obywatelskie, nasz o demokrację. Portal jest czytywany bardzo chętnie właśnie przez Polonię, przez osoby w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielu tam czytelników w Kanadzie. Mamy blogi u nas też przez nich otwierane i no, oni właśnie tak zawsze wyczekują jakichś informacji z kraju, bardzo przeżywają tą sytuację związaną z nieodpowiednimi tymi wyborami, które tak się zostały zmanipulowane. I w związku z tym, czy po wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim ostatnio tutaj właśnie całej tej sytuacji, czy jest jakaś szansa na jakiekolwiek zmiany przed ostatecznymi wyborami parlamentarnymi? Czy te wybory zostaną w jakiś sposób zakwestionowane? Czy coś to da? Tutaj te wysiłki nasze. Szanse zawsze są. Można powiedzieć, póki my żyjemy. I będziemy walczyć do końca. Bez wątpienia największe zmiany będziemy mogli wprowadzić, gdy wygramy wybory. Dziękuję bardzo. A mógłby pan coś powiedzieć osobiście do naszych czytelników? Pozdrawiam wszystkich czytelników portalu Pomnik Smoleński z życzeniami szczególnie radosnych, spokojnych, rodzinnych, najserdeczniejszych świąt Bożego Narodzenia i życzmy sobie wszyscy, żebyśmy w przyszłym roku zwyciężyli. Dziękuję. Dzięki swojego niezadowolenia.